Przełykamy po raz kolejny taką gorzką pigułkę, dlatego że muszę Państwu powiedzieć, że przygotowaliśmy się na Wigry w taki sposób, żeby utrudnić rywalowi grę. Wiedzieliśmy, jakie atuty posiada zespół Wigier i myślę, że z tego względu dzisiaj przeciwnik tak wyglądał, jak wyglądał. Tak jest moje zdanie. Przy czym zdawaliśmy sobie sprawę, że może być to mecz do jednej bramki. Tak też się stało, mimo że w końcówce czy tego meczu próbowaliśmy wszystkich sił, żeby wyrównać. Ale chcę powiedzieć, że kluczowa sytuacja była ta stuprocentowa sytuacja Krzyśka, który nie trafił i myślę, że gdybyśmy to wykorzystali, ten obrót spraw na boisku mógłby być inny. Gratuluję panu trenerze, gratuluję zespołowi Wigier, nie tylko tej wygranej, ale postawy, bo rok temu był pan u mnie, po 6 meczach było 2 punkty, tak? Bodajże i udało się odbudować zespół i jest się w tej ciężką pracą, jest się tam, gdzie się jest i gratuluję tego panu. My mamy swoje problemy, wiemy, jakie one są i z czego wynikają. Zrobimy wszystko, żeby łatwo się nie poddać. Jestem przekonany, że drużyna będzie robiła wszystko, aby w następnych meczach tą naszą sytuację poprawić. Dziękuję. Dzisiaj jedynie, z czego możemy się cieszyć, to tylko i wyłącznie z tego, że wygraliśmy ten mecz i dopisujemy bardzo cenne 3 punkty do naszego dorobku. Tak jak kibice, tak jak drużyna, tak jak nasi piłkarze, jesteśmy zawiedzeni stylem gry, bo nad nim pracujemy i wiemy doskonale, że słabo zagraliśmy dzisiaj i wynikało to z kilku elementów. Między innymi z tego, że przed meczem wiedzieliśmy, że trener Tułacz wykonuje bardzo dobrą pracę w puszczy i jest niesamowicie dobrze zorganizowany ten zespół w defensywie i będzie nam bardzo ciężko atak pozycyjny. Pozamykali nam dzisiaj też skrzydła, szczególnie lewą stronę i spychali nas do środka, bo wydawało się, że tam jest więcej miejsca, ale puszcza czekała też na odbiór tej piłki i było bardzo niebezpiecznie. W drugiej połowie może ciut lepiej, aczkolwiek wiemy, że też była słabsza ta druga połowa. Inaczej podeszliśmy do tego meczu i po prostu był on skuteczny w tej drugiej połowie dla nas, ale tak jak powiedziałem, cały czas wiemy, że musimy się doskonalić. Zagraliśmy dzisiaj słabo, szybko musimy zapomnieć o tym meczu, zregenerować się, no bo wiadomo, że mamy wąską kadrę i chłopaków czeka ciężka robota znowu w sobotę w Opolu. Gratuluję mojemu zespołowi wszystkiego dobrego, Puszczy. Dziękuję bardzo.